Cześć, witam was na odcinku. Ostatnim razem sobie tutaj wczytałem. Chociaż nie wiem, czy to było dobre. Słuszne. Ajajajajaj. Ale fail już na samym początku. Dobra, to pójdę tu. W takim będzie razie. Ale gdzie mam iść? Tu. Więc sprawdźmy, co jest tu. Nic ciekawego nie ma. Czyli tu chyba trzeba jednak faktycznie iść. Nawet są te bombki. No, idziemy, idziemy. Dobra. Teraz pytanie, co tu trzeba zrobić? Bez komentarza. Muszę sobie zasejwować trochę wcześniej to. Żebyście nie oglądali tyle, wow, tyle razy. Tego, nie tędy, nie tędy. Jagged. Nie tędy? No nie tędy, nie tędy. No uspokój się. Świetnie. Już lepiej, gorzej być nie mogło. Okej. Wow. Nie, to jest maszynka do... jelenia mięska. A ja potrzebuję gdzieś tutaj zejść. Nie ma klamki. Ja tutaj gdzieś potrzebuję przejść. Czy jakby... Nie wiem, coś chcę pokombinować, tylko w sumie jeszcze nie wiem co. Kurde no! Nie. Dobra. Sobie save'ował, bo... Może tędy mam już gdzieś iść. A ja się męczę. Nie wiem, czy na to mam zaskoczyć i... gdzieś pójść tam. Chyba raczej nie. Chyba raczej nie i to był mój wielki błąd. I kolejne wczytywanie i fail. Dobra. Pójdźmy rurkami. Może... wow! Czemu Gordona tak strasznie miota? Dobra, je ewidentnie chyba trzeba tutaj iść. Chyba, że ja stąd przyszedłem. Czy co? Już nawet nie wiem. Chyba tak. Co tutaj jest? Nie! Mówię nie, no. Bym był potrawą dla... nie wiem... dla kogoś, kto lubi bardzo dobrze zmielone mięsko. A propos zmielonego mięska, uwielbiam tatar. Niam. Nigdy mi się nie znudzi. Nie wiem, pewnie trochę z was... mięsko idzie. Pewnie większość z was nie lubi tatara. I myśli sobie, jak można jeść surowe mięso. No, widzicie. Są tacy... kurde, no, smakosze. Jak ja. Dobra, ja to sobie zasejwuję. W 6. I zapiszę. I już jestem z wami. Sorry za tą przerwę, ponieważ musiałem sobie zrobić... przerwę musiałem sobie zrobić, ponieważ życie prywatne jest dużo ważniejsze niż... no niż granie i... kurde mać. Nie, ja to źle zrobiłem. Sorry. Jeszcze raz. No, po prostu, że życie ważniejsze, prywatne, jest właśnie ważniejsze. Może tędy pójdę? Tylko to najpierw... ukatrupię. Kurde. Szkoda mi... tego życia, tylko... co ja mam tu właściwie zrobić? Dobra, już widzę.
Kurde, no. No i to był bezsens według mnie. O Jezu. 3 fejle pod rząd, to się nie mieści w głowie. Czekajcie, gdzie jest ta drabina? Tam jest, okej. Teraz uważać na ten język. Pewnie mnie zaraz hapsnie. Kurde, że to są te... Ah! Udało się, okej. Dobra, ja tu sobie zasejwuję, ponieważ nie chcę, żebyście oglądali kolejne moje wpadki. O, jak fajnie. Tylko przydałaby się jakaś... Możesz to zamknąć? Gordon, dzięki. Tylko przydałaby się jakaś jeszcze broń. Nowa. Czekajcie, to ja sobie może... Przeładuję. O. Przeładowanie i wczytywanie. I kurde mać, znowu zapomniałem picia. O, ludzie. Cały czas tak się zastanawiam, w jakim momencie gry ja jestem. Także nie wiem, czy jak będziecie oglądać ten odcinek, czy już po prostu dana gra będzie nagrana i wrzucona na kanał, czy jeszcze nie, ale podejrzewam, że raczej tak. Że raczej tak. Dobra, możesz się szybciej wczytywać grą. Gro. Bardzo cię o to proszę. Może będę gadał takim głosem do końca odcinka, co wy na to? Czy wolecie... Wolecie. Wolicie normalny mój głos, a nie jakiś taki udawany. Chociaż dużo minut nie zostało. Dużo minut nie zostało. Tu jest drabina, tu pewnie się nie wyjdzie. No pewnie. No pewnie, że się nie wyjdzie. Elektryczność. Lubię, jak mnie pieści. Prąd. One znowu śpią? One znowu śpią. To my je bardzo fajnie obudzimy. No to nie pospały sobie nasze foczki. Nie foczki, tylko świnki. Jest. O, Jezus Maria, jak się przestraszyłem. Chciałem tutaj nacisnąć, a nie... Pewnie musimy znaleźć jakieś wyjście. Tylko ja jeszcze nie wiem jakie. Czy mogę... Czy masz tą drabinę tu gdzieś przynieść? Co się muszę zrobić? Wszędzie jest... Tu muszę się jakoś przedostać. Tylko patrzę jak... No właśnie, jak? Jak tu się przedostać? Bo wszystko jest, kurczę, pod napięciem. Nie wiem, czy z tą drabiną coś muszę zrobić, tylko nie wiem w sumie na razie co. Tu? Oj. Ja nie mogę jej teraz odwrócić. Niedobrze. Tu nawet nie mogę wskoczyć. Tu jest otwarte. Ta drabina... Hop! Odwróć się, jak trzeba. Nie. A może tędy? O, chyba raczej na pewno. Ups. Ja sobie zapiszę. O! O! Okej. Okej. Strasznie dużo tych... Mario Gordonów tutaj jest. Tylko w sumie co mi to da, że ja tutaj tak sobie pokicam. O! O! Czy to się da rozwalić? Czekajcie, sobie zapiszę. No niby się da. Niby się da, tylko... Tylko co z tego?
Ja tam nie doskoczę, nie rozbiegnę się na tyle, żeby tam doskoczyć. Chyba, że trzeba po tych rurkach. Tych o. O, granaty. Ciekawe, czy da się po tych rurkach. Chyba się nie da. Coś ja tu muszę zrobić i się tam przedostać, tylko kurde, nie wiem co. Czy po tych rurkach na pewno się nie da przejść? Może się jednak da. Idziemy, Gordon. Bardzo ładnie. F6 i jedziemy dalej. Pomieszczenie takie trochę jakby do Duma podobne. Jeszcze te odgłosy. No, ewidentny Doom. Jak dla mnie oczywiście. Tu nic. W sumie nie wiem, po co oni robią drabinki, skoro i tak się tutaj nic nie da na górze przełączyć. Nie wiem, czy to tylko zabieg estetyczny, żeby można było sobie o wejściu i tak o popodziwiać. Nie, zawsze mi to Duma przypomina. Pewnie tu trzeba iść. A ty kim jesteś? Nie, no... To ja się czuję, jakbym, kurczę, w Residenta grał. Jedynkę i tu jest ten Tyrant. Ale to jakieś takie... dziwne. Ups! Czyżbym ja go... Aha, czyli go tak jakbym ukatrupił. Patrzcie, cieniutkie monitory w tych czasach. 98 rok, czy 9? Nie pamiętam, żeby jeszcze takie były. I co, kolego, nie żyjesz już, tak? Pewnie udajesz, jak to zwykle bywa w tych grach. Dobra. Trochę za cicho tu. O, życie. Jak najbardziej mi się mu przyda. Blue screen jak zwykle. Czyżby nie było znowu jakiegoś zasilania? Coś zrobiłem, tylko nie wiem co. Nie rozumiem. Tu pewnie nie wejdę, tu również. Tu pewnie nic nie ma ciekawego. No nie ma. Idziemy w tę stronę. A dobra, w sumie. Ja te kraby mogę załatwić z tego. Ach ty cholerny. Gnoju. O nie. Wow. Nie wiem, czy on udaje, że śpi. Czy nie udaje. Wow. A cóż to za odgłosy? A to co to jest? A to pewnie z tej foki. Strasznie dziwne odgłosy były, jak nie jakiś potwór, którego znamy. Aha. Foczka. A to w sumie po co? Ło? Wow.
niezłe. Mhm. Takie, takie buty. Aha. Stąd wyszła foka. Cały czas chrumka, a ty chrumkasz. Halo? Czy jest to kto? Naprawdę, ewidentnie teraz czuję się jak w dumie. O, moja głowa! Wow, mogę wysłyszeć rączki? Fajne to jest to oświetlenie. Strasznie mi się podoba ta gra. Okej. Okay. Czy ja tu już byłem? Tam z tej barni. Przyniosę mu łyk herbaty, pewnie mu troszeczkę się zachciało pić. Czy coś tu jest? Jeszcze jest. Jest pizza. Czekajcie, czekaj, aż mogę ją palić. No już idę do ciebie. No hej. It ain't no good up there. It's all sealed off. Napij się. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. I'm pretty sure there's a few scientists hiding out somewhere in the labs. Maybe with the both of us looking, we can track them down and get them to let us out of here. No, okay. Może pójdziesz ze mną? Yeah, we might live longer if we work together. All right, I'll hold down this spot. Nie pójdziesz ze mną? Yeah, let's go. No to chodź. Szyja swędzi koło ucha praktycznie. Mam tą latarkę? Chyba mam. Chyba w dobrym miejscu jestem i dobrze idę, bo jest czytywanie. Zresztą, to już wiecie, nie muszę się powtarzać. Ale te wczytywania strasznie mogłyby być krótsze. Znaczy, strasznie się długo doczytuję. No, no i już powinno się wczytać. Już, okej. Okay. Jesteś, jesteś. Jesteś. Aha. O kurde. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? No gdzie? Gdzieś tu? Aha. Dobra. Będę miał nareszcie jakąś lepszą broń. W końcu. Barney, czy ty żyjesz? Żyjesz. I masz się podobno dobrze. Patrzcie, kubeczek z logiem Half-Life'a, ale fajnie. Hey, does this vest make me look fat? Może chipsy albo skitalsy. Idziesz? Idziesz. Strasznie tu cicho. Nie masz Barni? Czy tu coś jest? Zmartwy naukowiec, faks. Nic ciekawego. O, kusza była chyba. Man, how cool is this? Shotgunik, mój ukochany. O, to już powoli zaczynamy grę. Barni? Barni. Gdzie ty jesteś? Ej, no. Chodź. Choć nie bawimy się w jakąś ciuciu babkę. Barney? Ten Barney coś kombinuje, nie wiem, czuję się jak w grze The Thing, czyli że zaraz Barney mi zmutuje i... O! O nie no! Głupie headcraby.
No chyba możesz zabić headcraby, Barney. Czy nie bardzo? Ło, prądowce! Nie chcę prądowców. Zaraz, zaraz to zrobimy. Chwila, moment. Nie, to jest akurat headcrab. Tam też jest. Okej. Dobra. To będzie wszystko w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Jeszcze Barney się tam męczy. Dzięki za obejrzenie i zapraszam na kolejne. To cześć!